Ja to Murawę. Czekamy jeszcze na Aleksję Hemeneczkę i Krzysztofa Hedenberga. Nie bez powodu mówiłem o tej rosyjskiej szkole żużla, kto śledzi wyniki choćby uzyskiwane przez braci Łagutów, Artioma i Grigoria, ten myślę zgodzi się ze mną, że w Rosji żużel rozwija się prawidłowo. Dlatego, że liga rosyjska tyle jest, startuje tam jedynie 5 zespołów, w tym jeden Moskow, władny Moskow, zespół, który rozgrywa swoje mecze w dalekiej Azji, w którym startuje żużel Karczewce. Karczewce pierwszy, drugi, Hederbar i ten czwarty, Kutrian Szymto. Jakoby to, kurwa, nerwa.